Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym felietonie Głos Polski. Szanowni Państwo, przed nami ostatni tydzień kampanii wyborczej. Kampanii wyborczej 2015, która już chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości, zadecyduje o przyszłości Polski, gdy patrzymy na sytuację międzynarodową, gdy patrzymy na sytuację wewnętrzną, gdy patrzymy na ten, w cudzysłowie, dorobek rządu Platformy Obywatelskiej, PSL-u ostatnich lat, mamy świadomość, że rozstrzygamy o tym, czy Polska będzie się rozwijała, czy też będzie kontynuowany ten straszliwy zjazd w dół, jaki odbywa się przez ostatnie 8 lat. Ale w tym, czy tak będzie, czy tak nie będzie, bardzo dużą rolę odgrywa to, co się dzieje w tej kampanii, bo to w dużym stopniu może przesądzić o tym, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie dysponowała samodzielnymi możliwościami utworzenia rządów, będzie miała tyle głosów od państwa, tyle siły, którą państwo nam dacie, by utworzyć rzeczywiście samodzielny rząd, zdolny do wprowadzenia tego bogatego, szerokiego pakietu głębokich, fundamentalnych, zasadniczych zmian, czy też niestety powstanie rząd na przykład skierowany przeciwko tym reformom, przeciwko tym zmianom, przeciwko unowocześnieniu Polski, przeciwko sprawieniu, żeby Polska mogła się normalnie rozwijać, a polskie dzieci rodzić w Polsce, a nie za granicą na emigracji. No, o tym także w dużym stopniu decyduje propaganda. Bardzo istotne znaczenie będzie miała zbliżająca się debata między kandydatem, kandydatką Prawa i Sprawiedliwości, panią Szydło, i przedstawicielką Platformy Obywatelskiej i PSL. Jestem, podobnie jak bardzo wielu, zszokowany, zaskoczony, zniesmaczony i bardzo zaniepokojony taką sytuacją, w której Prawo i Sprawiedliwość zostało postawione w istocie w sytuacji absolutnie bez wyjścia. Coś takiego nie powinno mieć w ogóle miejsca, że albo będą dopuszczone do tej debaty tylko niektóre stacje telewizyjne, albo w istocie, bo tak należy na to patrzeć, ona nie będzie mogła się odbyć z udziałem Prawa i Sprawiedliwości. To jest uderzenie w wolności obywatelskie, to jest uderzenie w wolność wyboru. To w istocie jest zaatakowanie tego fundamentalnego prawa o równości obywatelskiej, zwłaszcza w momencie wyboru. To naprawdę jest rzecz, która w żadnym wypadku nie powinna mieć miejsca, tak jak nie powinny mieć miejsca te kampanie nienawiści uruchamiane przez różnorodne stacje, a za plecami których w istocie stała Platforma Obywatelska i decydenci polityczni. Ale problemy, przed którymi stoimy, są tak szerokie, że nie sposób ich wszystkich omówić w jednym krótkim felietonie. Powiem tylko o debacie, jaka się odbyła dzisiaj. A w klubie jednej z gazet, gdzie dyskutowano na temat stanu polskiej armii, zmian w polskiej armii i możliwości budowy silnego systemu, militarnego systemu obrony polskiej armii. I wszyscy nie mieli wątpliwości co do jednego. Decydować będzie to, czy te 130 miliardów złotych przeznaczonych na przezbrojenie polskiej armii będzie płynęło do polskiego przemysłu, czy też jak było dotąd, będzie przeznaczane na wyposażenie na przykład francuskich zakładów zbrojeniowych, francuskich robotników, francuskich inżynierów. A więc to, jacy ludzie staną na czele rządu, jakie siły polityczne będą rozstrzygały, ma znaczenie fundamentalne. Polska armia może być silna. Polska armia może zagwarantować Polakom niepodległość. Co do tego nie mieli wątpliwości przedstawiciele największych zakładów zbrojeniowych obecnych na tej debacie w SDP w Warszawie. Nie mieli też wątpliwości politycy, którzy w niej uczestniczyli. Ale warunkiem jest to, żeby był rząd narodowy, rząd patriotyczny, który przeznaczy te gigantyczne sumy, jakie my jako obywatele dajemy rządowi do ręki, na polską broń, na
polski przemysł zbrojeniowy, a nie tak, jak robił to pan Siemoniak, jak robił to pan prezydent Komorowski, na obce przemysły i obce możliwości rozwoju. Rząd powinien dbać przede wszystkim o powodzenie Polski. Rząd powinien dbać o polską armię i polskich obywateli. I z taką nadzieją idziemy do tych wyborów. Dziękuję bardzo.